Zaprezentowano ostatnio wyniki sprzedaży deweloperów mieszkaniowych notowanych na warszawskiej giełdzie. Okazały się tym razem gorsze, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i półrocznym, licząc rok do roku odpowiednio o 11,4%. Normalnie mogłoby się wydawać, że to jest zwykły wypadek przy pracy, tego typu korekta, jednak wiele wskazuje na to, że tym razem może być inaczej. Warto też chyba zwrócić uwagę na fakt, że pomimo wciąż doskonałej koniunktury na pierwotnym rynku mieszkaniowym, akcje deweloperów mieszkaniowych na giełdzie od początku roku są systematycznie wyprzedawane, w wyniku czego branżowy indeks WIG nieruchomości znajduje się już od stycznia w systematycznym, średnioterminowym trendzie spadkowym. Widać więc, że argumentów przemawiających za tym, że rośnie ryzyko nadejścia w przewidywalnej przyszłości koniunkturalnego spowolnienia, nie brakuje. Prawdopodobieństwo, że już w najbliższej przyszłości czeka nas poważniejszy kryzys na rynku mieszkaniowym, na pierwotnym rynku mieszkaniowym, podobny do tego sprzed dekady, jest naprawdę niewielkie. Przemawia za tym wiele czynników, a więc dobra sytuacja gospodarcza, poprawiająca się sytuacja konsumentów, coraz wyższe płace, sytuacja na rynku pracy i wreszcie ten cały czas bardzo duży deficyt mieszkaniowy, który w końcu trzeba będzie uzupełnić. Także oczekiwania jakiegoś większego krachu naprawdę w tej chwili są na rynku mieszkaniowym absolutnie nieuzasadnione.